podsumowanie bardzo młodej kultury, edycja 2024. To prezentacja i omówienie 10 projektów, które w tym roku dostały dofinansowanie w ramach projektu ze źródeł Narodowego Centrum Kultury. Ale de facto tutaj nie chodzi tylko o podsumowanie. Głównie zależy nam zawsze na, żeby ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie, się spotkali, porozmawiali, wymienili swoje doświadczenia, rozmowy. Nawet dzisiaj, obserwując poszczególne prezentacje, stwierdziłam, ile ich po prostu nie różni, nie dzieli, a wręcz przeciwnie, co ich do siebie popycha. Nawet teraz w kulturowych rozmowach mówią o swoich wspólnych pasjach, zainteresowaniach, ale to, co tak myślę, jest najważniejsze, to przede wszystkim gwarancja tego, że ten projekt działa, że jest świetnie realizowany. Właśnie te inicjatywy oddolne młodego człowieka spotykają się rzeczywiście z odnalezieniem we współczesnej przestrzeni życia kulturalnego i społecznego. Fundacja TVS postanowiła włączyć się aktywnie w działania bardzo młodej kultury i stała się członkiem partnerstwa złożonego z Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego, Zespołu Szkół Muzycznych oraz naszej fundacji. Chcieliśmy, aby nasze działania związane z utrwalaniem tradycji narodowej i tej świadomości tego, gdzie mieszkamy, wybrzmiało wyraźnie i aby dać młodzieży przestrzeń, aby te swoje zainteresowania związane właśnie z tą kulturą narodową, kulturą regionalną mogła rozwijać. Podjęliśmy się takiego zadania wykreowania sytuacji, w której młodzież będzie mogła wyjść poza tą edukację formalną i stworzyć coś o sobie, dla siebie, ale też dla innych uczniów, którzy tworzą całą społeczność szkolną. My jako partner udostępniliśmy nasze zasoby, wiedzę, ale też miejsce. Miejsce, które jest położone bardzo blisko samej szkoły. Miejsce, które sprzyja fajnym spotkaniom, integracji, ale też takie miejsce, które daje możliwość pokazania się i zrealizowania swoich własnych planów, marzeń, zamierzeń, ale też pokazania się od strony artystycznej, czyli w zasadzie tego, czego uczą się w szkole właśnie uczniowie tworzący społeczność. Z naszego punktu widzenia utrzymaliśmy to, co dla nas najważniejsze, czyli po pierwsze partnerskie relacje z grupami młodzieżowymi. I to jedno. Druga istotna sprawa to ta, że wszystkie inicjatywy, które zostały przygotowane, wymyśliła młodzież, zrealizowała młodzież, a dziś prezentowała je podczas uroczystego spotkania. Nasz projekt Malu Malu na Żywieckim Balu, taki jest tytuł wymyślony przez dzieci, to było część takich zajęcia taneczne połączone z turniejem Różne Style plus zajęcia plastyczne połączone z malowaniem na wieloformatowych płótnach. Dla mnie było to też zderzenie moich schematów z młodością i ich taką otwartością, ale też naiwnością. Dla nich z kolei zobaczenie, jak wygląda praca w instytucji kultury.